Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na surówki, dwie zrobimy z młodej kapustki, przepyszne, zdrowe, z mnóstwem witamin. Polecam je bardzo serdecznie. Zróbcie sobie takie pyszne, zdrowe surówki. A teraz pokażę Wam, jak je zrobić. Są pycha. Do naszej surówki z kapusty potrzebujemy kapustę. Będziemy potrzebowali z połowę główki, kilka marchewek, ja mam tutaj 6 takich niewielkich marchewek, kukurydzę, natkę pietruszki, cebulę, możecie wykorzystać zwykłą albo czerwoną, majonez, ze 3 łyżki majonezu, ale możecie zastąpić też połowę jogurtem. Potrzebujemy jeszcze tarkę, kapustę, obieramy sobie z tych brzydkich liści i wykorzystamy tylko połowę główki. Przekroimy. Z kapusty musimy wykroić tą twardą część, ten głąb. Przekroimy na pół. I wykroimy sobie ten kawałek. Twardy. Następnie musimy kapustkę poszatkować. Kapustkę mamy już pokrojoną, poszatkowaną. Teraz pokażę Wam dwie wersje. Połowę przesypę do miseczki i teraz tak, do jednej sypiemy sobie soli. Wtedy nam zmięknie kapustka. I odkładamy na 15 minut. I tą odkładamy, aby nam zmiękła. A z tej możemy już robić surówkę. Pokażę Wam dwie różne surówki. Następnie musimy marchewki ostrugać i zetrzeć na tarce. Następnie siekamy natkę pietruszki. I mamy posiekaną drobno natkę pietruszki. I została nam jeszcze cebulka. Jedną i drugą siekamy. Zobaczcie, wszystko już mamy teraz pokrojone i posiekane do naszych przepysznych surówek. Następnie tą kapustkę, którą posoliliśmy, ona zmiękła, musimy teraz odcisnąć z wody. Bierzemy, odciskamy nadmiar wody, więc musimy ją dobrze odcisnąć. I już odcisłam całą kapustkę z wody. Tak wygląda. Na pewno jest miękka, bo tą będziemy mieć bardziej chrupiącą. A ta będzie bardziej miękka. Teraz do każdej z nich dokładamy marchewkę. Połowę porcji, a połowę do drugiej. Dzielimy wszystko na pół. I do drugiej też połowę. Do jednej dam całą czerwoną cebulkę. A do drugiej całą białą cebulkę. Następnie natka pietruszki. Możecie do jednej dodać natkę pietruszki, a do drugiej koperek. Też będzie fajnie. Ja rozdzielam jednak na pół. I do jednej też kukurydzę. Ze 2 łyżki kukurydzy. Zobaczcie, jak pięknie i kolorowo wyglądają nasze przepyszne surówki. Jedną zrobimy z majonezem, a drugą z jogurtem naturalnym. Będzie taka bardziej dietetyczna. Do jednej dodaję sam majonez. Bierzemy jedną suróweczkę i dodajemy tylko sam majonez. 2 łyżki majonezu. Całość musimy wymieszać. Gdy surówkę mamy dobrze już wymieszaną ze składniki, dodajemy trochę soli i trochę pieprzu. Niewielką ilość, to już do smaku. Jeszcze trochę przemieszamy i mamy pierwszą pyszną surówkę gotową. Teraz druga. Teraz robimy drugą surówkę, tak samo pyszną jak i pierwsza. Teraz ta druga będzie się składała z jednej łyżki majonezu i z jednej łyżki jogurtu naturalnego. Ta będzie bardziej dietetyczna, odchudzająca. Całość też musimy dokładnie wymieszać. Tej surówki już bym soli nie dodawała, dlatego że na początku posoliliśmy kapustkę, żeby zmiękła i już jest naprawdę słona. Więc tylko sam pieprz wystarczy. Troszkę pieprzu. Nie za dużo, niewielka ilość. Spróbujcie do smaku. Całość jeszcze wymieszamy. I tak oto prezentują się nasze dwie surówki. Jedna jest tylko z majonezem. Kapustka, marchewka, cebulka i majonez, sól, pieprz. A druga już jest dodane kukurydza i czerwona cebulka i delikatnie pieprzem posypana. I majonez z jogurtem, tej będzie dietetycznie bardziej odchudzająco. A teraz spróbujemy, czy są smaczne. Najpierw ta pierwsza z majonezem.
Ta suróweczka jest bardzo dobra, chrupiąca. W suróweczce wystarczy naprawdę mała ilość soli. Jest przepyszna, chrupiąca. Po prostu pycha. A teraz ta druga. Spróbujemy. W tej suróweczce musicie już uważać z solą. Najlepiej już jej nie dodawać. Ale przepyszna, warzywna. Polecam Wam takie zdrowe, pyszne surówki. Do obiadu i nie tylko. No po prostu pycha. A jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!